Cześć, witajcie w pierwszym Movie Boxie w 2024 roku. Historia tego filmu, czyli Baby Boom, Kogel Mogel 5, sięga 1988 roku, ale tym razem to kontynuacja historii nowych bohaterów, która ma nas wprawić w pozytywny nastrój i rozbawić. Czy tak będzie? Sprawdzimy już za chwilę. Chciałabym wam coś powiedzieć. My byśmy chcieli. Jestem w ciąży. Gratulacje! Chyba wody odeszły! Spokojnie, siostra, my już dojeżdżamy. Wózek! Mieliśmy go kupić dopiero jak się urodzi. Nie, idioto! Aniu, Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5, powoli nam się robi jedna z dłuższych serii filmowych w polskim kinie. No na to wychodzi, że tak, ale to tylko za sprawą tego, że widać, widzowie pokochali tych bohaterów i mija dobrych już 30 czy 40 lat, a my dalej jesteśmy z nimi. I to, co też ważne, to to, że tak jak my i nasz świat dookoła się zmienia, tak samo oni się zmieniają. Gdybyśmy mieli tak streścić, co się działo w tej trzeciej i czwartej części, no i czego możemy spodziewać się w tej nadchodzącej? W tej nadchodzącej, jak sama nazwa i sam tytuł wskazuje. Będzie baby, będzie dziecko. Będzie boom, więc boom i baby to daje niezły początek. Tak, no oczywiście jesteśmy w innym etapie życia naszych bohaterów. Tym razem zapragnęli mieć dziecko i to nie pojedynczy bohater, nie podwójny bohater. Ale co ciekawe, tym razem za scenariusz nie odpowiada Ilona Łebkowska. Dlaczego akurat tak się dzieje? To już sprawa pewnie różnych zajętości, planów innych i tutaj nie mam informacji na ten temat. Natomiast oczywiście jest to kontynuacja pomysłu Ilony Łebkowskiej. Ja też byłem na premierze poprzedniej części, wtedy rozmawiałem z Iloną Łebkowską. Ona mówiła, że nie do końca była zadowolona z trzeciej części. Z kolei jeśli mowa o czwartej części, krytycy też różnie reagowali. Czy można powiedzieć, że tutaj odrobiliście jakąś lekcję? Ja bym powiedziała, że nie odrabiam lekcji. To jest pierwsza z wyrosłam z odrabiania lekcji, w związku z tym nie interesuje mnie odrabianie lekcji. Ja robię kino dla widzów i dla siebie. Olu, ostatnio spotkaliśmy się też w tym miejscu, w 2022 roku i wtedy zadałem ci pierwsze pytanie następujące. Jaki był dla ciebie ten 2021 rok? I ty powiedziałeś, że ciężki, bo to był rok, kiedy urodziło ci się dziecko, to był też taki post-covidowy rok. No właśnie, a jaki był ten 2023? Rodzinny bardzo. Byłam na przepięknych wakacjach na samym końcu Europy i to chyba najbardziej pamiętam z całego tego roku. Chodziliśmy przez 2 tygodnie non-stop po górach, odwiedziłam moją serdeczną przyjaciółkę, z którą się znamy od bardzo wielu lat. Byłam jeszcze za kołem podbiegunowym, jeszcze wyżej niż Islandia, więc to była piękna wakacyjna przygoda. I jak pytasz mnie o tamten miniony rok, to jest pierwsze, co przychodzi mi do głowy. Może nie bez powodu. No i teraz Kogel Mogel, piąta część. Pamiętam, że podczas tej ostatniej premiery ty mówiłaś, że ty ciężko przechodzisz ciążę. Czy wówczas uruchomiły ci się te emocje, grając taką postać? Tutaj akurat ciąży jest niewiele, głównie te trudy związane z początkowym rodzicielstwem. Tak, na pewno z częścią z tych emocji mogę się utożsamić, no zupełnie nie z tym, że poczuciem opuszczenia, ponieważ mój mąż jest super tatą i nigdy mnie nie opuścił w trudach rodzicielstwa. Jesteśmy w tym zawsze razem, więc akurat z tym się nie mogę utożsamić, ale z takim poczuciem bezradności w nowej roli, z takim poczuciem przytłoczenia już jak najbardziej. Kiedy wody odeszły? 10 minut temu. A jak często występują w kurcze? A co pani o takie szczegóły wypytuje? Kasiu, ty w tym filmie, w epizodzie pielęgniarki, czy tak leczysz złamane serca? W tym filmie? Nie, w tym filmie chyba nie leczę złamanych serc, ale aczkolwiek... A tak zapytałeś, czy w tym filmie, to może poza filmem również? Poza filmem mi się zdarzało, że tak powiem, ja jestem znaną swatką, swatam ludzi, ale tak na serio to w tym filmie mam taką funkcję trochę pomocniczą, ale też ważną, ponieważ cały film jest o narodzinach, a ja biorę udział w narodzinach. Też lubisz sobie tak żartować na co dzień, chyba z życia. A lubię, czasami trzeba się pośmiać. Obserwując to, co dzieje się dookoła, to jakbyś miała takiego krótkiego shortsa nagrać, to na jaki temat? Powiedziałabym, ja na przykład miałam problem ze znalezieniem, gdzie wejść na ściankę. I stanęłam z jednej strony nie. Drepczę, pytam fotografów, gdzie jest wejść na ściankę. Nie wiem, ja też nie wiem. A może wejdę z tamtej strony? No próbuj. A przepraszam, czy mogę sobie sama wejść? Jesteś tak widoczna i tak ubrana, że się bardzo tu wyróżniasz w tym tłumie. Tu wspaniały pan fotograf wpuścił mnie na ściankę i powiedział, proszę, droga wolna. Starszy posterunkowy Tadeusz, czołem.
czołem. No już starszy rzeczywiście, nie wiem, jak w trzeciej części chyba byłem młodszy. Jak się z tym czujesz, że jesteś już starszym? No dobrze, w sumie awans, nie? Kiedyś u Pana Boga byłem młodszym aspirantem, teraz już będzie czwarta część, teraz Kogiel Mogiel już. Jak tak patrzysz, co to się dzieje dookoła, to myślisz, że już powoli jesteś boomerem? Boomerem? A co znaczy boomer? A, czyli tak. A, no w sensie starym dziadem dziaderskim. No takim tak, dokładnie, dokładnie. No to nie, jeszcze aż tak się nie czuję, bez przesady, ale założyłem czapkę Rafaela Nadala, więc chcę promować zdrowy tryb życia. Nie wiesz nigdy mężczyźnie, bo to cukierek maczany w truciźnie. Nigdy nie wiesz mężczyźnie, bo to cukierek maczany w truciźnie. Mocne no, słowa. No honorata, no oczywiście, no jak ma już szóstego męża, to chyba coś wie na ten temat. No. Jak ona to robi? Że ma tego szóstego męża. No jak to robi, to musisz iść do kina, żeby zobaczyć. Ma tak wiele w sobie uroku. Bo nie no, tym razem to było proste. No, ona po prostu dała mu ogłoszenie. Dlatego mówi, ty jesteś lajer do swojego szóstego męża. Kapusta, ty jesteś lajer. Ja wyraźnie napisałam w ogłoszeniu, że szukam husbanda bez zobowiązań. No, a to jakieś, co tu się wyprawia? To jakieś dzieci? No. Pani Dorota, ja sobie myślę, że niezłe byłoby takie reality show z panią w roli głównej, bo widzę, że cały czas pani też odgrywa tutaj no, różne pani, sceny. No, reality show to ja od 50 lat, proszę państwa, robię, bo mam swoje koncerty, swoje spotkanie z publicznością, to dzisiaj się nazywa stand-upami. To ja robię coś innego, bo stand-upy to muszą strasznie przeklinać, wulgarne być. Pani nie lubi. A ja tego po prostu nie trawię i nie cierpię. I nie mogę się nadziwić, że młode kobiety wchodzą na scenę i tak strasznie przeklinają i robią takie obrzydliwe i swoich, o rodzicach, o matkach, o innych. Boże, dobrze, że ja nie mam takich dzieci. Pani Małgorzato, kojarzę panią często jako aktorkę, która gra sąsiadki. Jaka jest taka typowa polska sąsiadka? Proszę pana, jestem z tego pokolenia, kiedy jeszcze się mieszkało i dalej, w ciągu się mieszka w blokach, ale tego to już chyba nie ma. U mnie cały blok się ze sobą przyjaźnił, znał i przebywał. Dzieci się razem chowały, razem bankietowaliśmy, razem oglądaliśmy filmy, także doskonale wiem, co to znaczy dobry sąsiad. To taka definicja dobrej sąsiadki, a tej nieco bardziej wścibskiej to pewnie taka, która w oknie jest z poduszką, obserwuje ludzi i komentuje, co oni robią na co dzień. Oczywiście, ale przecież znamy wypadki, że takie panie, które siedzą cały dzień w oknie, opierają się na poduszce, czasem ich obserwacje ratowały całą wieś czy osadę, bo widziały coś, czego nikt nie widział. W filmie Kogel Mogel, jak jest z pani bohaterką? Jak zwykle negatywną, też wścibską i działam jak tylko mogę. Pewnie pani nie wie, że zaraz będzie babcią. Ja już jestem babcią. A dlaczego ja nic o tym nie wiem? Mikołaja dobrze znacie. Mikołaj w tym filmie nie wystąpił, chyba że się mylę. Nie, nie, jestem gościem, grałem w Trójce, przyszedłem jako gość. Gra tutaj dużo moich znakomitych kolegów i też reżyseruje pani Wieczór, z którą też współpracowałem kilka razy, więc bardzo lubię oglądać jej film. I ja bardzo często ciebie widzę ostatnio na premierach filmowych. Lubisz polskie kino? Wiesz co, bardzo lubię polskie kino, lubię wspierać polskie kino i lubię też zapraszać naszych widzów na polskie kino. Ulubione miejsce w sali, gdzie siadasz zazwyczaj? Jak jest miejsce? Bo teraz pewnie. Rzędzie. Ostatnio siedziałem na schodach, było też super. Bo nie było miejsca, ale miałem przynajmniej, nikt mnie nie zasłaniał. Abemus, po was straciłeś wolność, stary. Mama, a gdzie ty teraz jesteś? Dlaczego nie odbierasz telefonu? Dobry wieczór państwu. Choć to Moviebox, nie zawsze pytam o tematy filmowe. Skoro film Kogel Mogel 5 opowiada o związkach, no to dzisiaj zapytam o receptę na idealnego partnera lub partnerkę. Idealny partner, recepta, proszę państwa, nie ma recepty. Trzeba się kierować sercem i tyle. Taki, który pomaga mi wzrastać. Idealne jest nudne. Idealne jest nudne. Fajnie jest czasami się pokłócić, fajnie jest czasami się pościerać w jakimś temacie i za idealnie jest nudno. Ja lubię, jak coś się dzieje. Powinna być piękna i mądra. Ludzie, żeby mogli żyć ze sobą, po prostu muszą się szanować wzajemnie, kochać i lubić. Każdy ma swój indywidualny ideał. Po prostu, to ci mogę powiedzieć. No. Znaleźć ideał. Dokładnie, dokładnie. Dla samego siebie, po prostu. Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5 już w kinach. A wy pamiętajcie, że w Movieboxie jak zawsze mam dla was relacje z najważniejszych premier filmowych. Niebawem porozmawiamy z twórcami produkcji Dziewczyna Influencera. Bądźcie z nami w kolejnym odcinku Movieboxa. Trzymajcie się filmowo. Cześć!